No witam. Home office jedzie dalej, nie? Home office jedzie dalej. Ja nie mam, no tak, tak zrobimy, nie? To będzie taka seria, ale tak zrobimy. Tak. Skąd słyszy rodziny teraz? Tak. W tym roku. Jak zimuje susz? Słuchajcie. Dwa lata temu coś wymyśliłem, w zeszłym roku uskuteczniłem to w 100% całkowicie. Całkowicie to wymyśliłem. Że tego suszu z tej pasieki, jak już powykręcam to wszystko i tak dalej, i w razie czego po prostu nie mam co zrobić z tym suszem, to ja go wcale nie wywożę, ja go nigdzie nie wywożę, słuchajcie, tylko w tym trzecim korpusie u góry, nie? To jak ja przez sierpień trzymam sobie pszczoły i karmię, to one siedzą tylko i wyłącznie na tej szmatce, bez żadnych dywanów. Dywany są u góry. Dywan tam jeden, nie? Na przykład już. No i w tym momencie, jak one są na tej szmatce, to ja mam podgiętą tą szmatkę i na przykład jak już później zakarmię, a widzę, że rodzina jest mniejsza niż te ramki, na przykład jak odejmę do góry od sklepie jeszcze, albo właśnie te ramki po kręceniu powkładam sobie u góry do tego trzeciego korpusa, no to one przechodzą sobie, słuchajcie, do góry, one to ładnie sobie osuszą, one to ładnie wyliżą i tak dalej, przygotują do zimy, nie? Tą motylicę wytępią, tam żadne gryzonie, nic nie wejdzie, to się tak fajnie osuszy razem z tymi pszczołami, nie? I no i co ja wam powiem, no po prostu ja ten coś mam przezimowany i on przezimuje razem z tą rodziną. Po prostu te pszczoły same przygotują ten susz, one go upilnują w ten początek i właśnie w momencie tego września, połowy, jak ja zakładam te dywany, no to on zostaje u góry, ten korpus nad tą rodziną, na tym dywanie i po prostu te ramki tam są całą zimę i no i nic nie było, ewentualnie właśnie taka pierzga, słuchajcie, która była wyciągnięta, taka właśnie niekonkretnie przygotowana ta z nóg, nie? No to lubiła przypleśnieć, ale jak to włożymy po prostu do jakiejś rodziny mocniejszej później, no to one to wywalą, wyczyszczą i też będzie dobrze, nie? No, ale to musi być rodzina jakaś mocniejsza, że ona się z tym da radę, a nie będzie się z tym borykać po prostu, nie? To będzie na niej tak, o, pierdnięcie, nie? No właśnie, no. No i to tyle, no i właśnie to tyle, że ja nie wywożę nigdzie tych plastrów, tylko trzymam je cały czas na pasiece, tak jak teraz mam tego budziaka, że będę tam kręcił na miejscu, to już w ogóle będzie baja, bo ja nigdzie nie będę z tym jeździł, w ogóle nic, nie? To paliwo na to jeżdżenie z tym miodem, jak debil i z powrotem z tymi ramkami, a jak właśnie zostawiłem w miejscu u rodziców, gdzieś w garażu, coś ten, to motylica to zeżarła, ja tego nie upilnowałem, ja nie mam budy do tego, no ludzie tak mają, no to co zrobią z tym suszem? Zeżrą to myszy, motylica zeżre, no i gówno jest, nie mamy suszu, nie? No, po prostu, no to no. Albo wilgot wejdzie, spleśnieje, no, a te miejsce w tym trzecim korpusie nad gniazdem, słuchajcie, to właśnie jest idealne miejsce na to, żeby właśnie przetrzymać sobie te ramki i te pszczoły same przygotują te ramki nam na zimę. I to by było to wszystko i tak dalej. I zawsze po prostu te lepsze ramki ja od razu sobie trzymam u góry, zawsze położę sobie tam 5-7, że jak już mam z wiosny dołożyć sobie ładny susz, no to właśnie przekładam z góry pach na dół, nie? I wtedy ten. I wtedy tak. No tak, nie? I wtedy tak się dzieje. No. I super, nie? I to by była taka odpowiedź, co ja robię, że ja mam susz i jak go sobie przygotowuję do tego, żeby dalej z nim funkcjonować, nie? I go używać.